Cenię trenera Liczkę, bo naprawdę dużo w piłce polskiej dobrego zrobił i taka opinia to dla mojego zespołu jest bardzo budująca. Przechodząc do meczu, spodziewaliśmy się, że to będzie bardzo ciężki mecz, bo Radomiak jest solidną drużyną i pokazał dzisiaj, szczególnie w pierwszej połowie, że ciężko będzie tu się do tego zespołu dobrać. I w drugiej połowie no, po prostu postawiliśmy wszystko na jedną kartę. Cztery zmiany ofensywne wprowadziły to, że naprawdę kilka sytuacji powinniśmy skończyć bramką. Tak się nie stało. Dziękuję zawodnikom, kibicom, bo to cieszy, że kibice coraz więcej przychodzą na ten stadion, ale skąd się bierze? Ja uważam, że mój zespół w tej chwili na pewno nie jest głównym faworytem, ale no wszyscy spostrzegają, że ten zespół będzie bił się o awans. Ja mam dużo pokory do tych tematów. Dla nas cały czas powtarzam, najważniejszy jest najbliższy mecz. Dzisiaj się nie udało, ale ja widziałem złość w tym zespole, jak oni chcieli wygrać ten mecz. No, i kibice za to podziękowali. Dziękuję bardzo.